teraz będzie tak zupełnie przyziemnie. Kto z Państwa używa produktów Atlassiana? No właśnie, jak to nie używa, chciałby? Ok, super. To teraz powiem kilka słów, nie to powiem, powiem jak to licencjonować. Bardzo wiele pytań z tym mamy. My to oprogramowanie, jak ten platynowy partner i tak dalej, my tego dużo dostarczamy i się spotykamy z milionem pytań, o które się powtarzają. Więc tak chciałem przynajmniej w tym może nie za dużym gronie, ale też powiedzieć o tym kilka słów. Większość z Państwa używa oprogramowania, super. I jak one są licencjonowane? Przede wszystkim taki krótki przegląd. Nie? To jest licencjonowane są najczęściej na użytkownika. Tak są licencjonowane produkty w zdecydowanej większości z drobnymi różnicami, z drobnymi wyjątkami. Czyli każdy użytkownik, który ma prawo zalogować się do systemu danego, Jiry, Confluence'a, Bitbucket'a, potrzebuje licencji, za którą trzeba zapłacić. Tutaj wyjątek od tego stanowi Jira Service Desk. Tam jest inaczej, ponieważ tu jest nastawienie na zespoły, które rozwiązują zagadnienia, problemy, incydenty i to członkowie tych zespołów, czyli tak zwani agenci, potrzebują licencji, a ci zgłaszający nie potrzebują. To znaczy, jeżeli mamy 30 tysięcy użytkowników, bo jesteśmy jakimś konsumenckim serwisem i 5 osób, które tych użytkowników obsługuje, to potrzebujemy 5 licencji, a nie 30 tysięcy. Tak, to jest jakaś różnica skali dramatyczna. To jest od wersji drugiej serwizyjska, bo pierwsza wersja tak dobrze nie miała, ale Atlassian poszedł po rozum do głowy i w pewnym momencie zmieniono ten model licencjonowania. Więc serwis desk ma trochę inaczej. Tak? Czyli nie każdy się może zalogować, tylko każdy, kto może korzystać z pełnego interfejsu obsługującego, czyli Jiry, a ci, którzy korzystają z tak zwanego customer portalu, to nie muszą. I jest taki produkt, jak Bambu. Ktoś kojarzy Bambu? To taki produkt najmniej popularny w takich zespołach biznesowych, to jest taki techniczny bardzo produkt, tak zwany Continuous Integration Server, który buduje po prostu aplikację automatycznie i tam nie jest to licencjonowane na użytkownika, który to buduje, bo to buduje automat, tylko na liczbę tych automatów budujących, czy komputerów inaczej, zwanych agentami zdalnymi. I tutaj jest inny model, więc nie na użytkownika, tylko na agenta, który jest komputerem de facto. Więc takie trzy modele. I kilka sposobów hostingu. Cloud Server i Data Center. Kto z Państwa korzysta z wersji cloudowej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Server? No, zdecydowana większość. I Data Center? Raz, dwa, trzy. Więc czym to się różni? Co to jest na przykład cloud? Cloud, Atlassian mówi great place to start. Czyli miejsce, gdzie można rozpocząć najprościej, najszybciej przygodę z narzędziami Atlassiana, czyli hostowany przez Atlassiana serwis po prostu. Możemy sobie tam wykupić usługę, dostęp w modelu subskrypcyjnym i korzystać z tego od dzisiaj. Trwa to 10 minut, więc mówimy jaką chcemy nazwę, będziemy mieli nazwa.atlassian.net i używamy systemu w ciągu minuty. W zasadzie albo koło tego, może około 5 minut. Nie wiem, kilka razy zakładałem, ale zawsze było bardzo szybko. I przede wszystkim bardzo dobre dopasowanie do wielkości zespołu. O ile w wersjach innych musimy kupić paczkę licencji, tak, to jest często kłopot, mamy 101 użytkowników i musimy kupić 250 jako liczbę użytkowników. Tak? No 149 się marnuje, powiedzmy, czy musimy zapłacić, a nie używamy. A tutaj mamy bardzo dobre dopasowanie, mamy dopasowanie do jednego w zasadzie. Za każdego użytkownika w danym miesiącu możemy sobie zapłacić. Jak on nie pracuje, to nie płacimy za niego, więc jest bardzo fajne dopasowanie. I oczywiście płatność jest inaczej niż czy do wyboru jest miesięczna albo roczna. Roczna może być u nas, zapraszamy, a miesięczna jest kartą kredytową podpiętą do konta Atlassiana. Oni sobie sami ściągną pieniądze w zależności od liczby użytkowników, których mamy. I oczywiście koniec subskrypcji. Co się stanie, jak przestaniemy płacić? No to wyłączą. Tak jak prąd. Jak płacimy, to wyłączają. Więc tutaj to jest taka licencja, która, czy subskrypcja, model, w którym software as service, najczęściej tak jest teraz zaczęło programowanie i taki model już jest. Oczywiście, jakie są wady tego rozwiązania? No przede wszystkim, jak chcemy jakieś dodatki stosować, używać tego trochę bardziej zaawansowanie, to nie wszystko dostaniemy z racji ograniczeń API, które są, w szczególności brak tak zwanego javowego API, ale to jest technika jakaś pod spodem, nie wszystko da się zrobić tam, tak jak na wersji serwera.
Druga rzecz to jest ograniczenia przestrzeni. Maksymalnie do 100 GB dla dużych zespołów i 25 dla mniejszych zespołów. To może być czasami trochę za mało. Tak? Jak pracujemy nad dużymi dokumentami, gdy mamy biznes, który generuje filmy albo inne tego typu rzeczy. Oczywiście ta zadanie nie odetnie dostępu od razu, przecież 100 GB, ciach, koniec. Tylko jak przekroczycie trochę więcej niż trochę, to was zapyta, czy może wam pomóc tą przestrzeń ograniczyć. Więc w miarę ok. I wersja cloud. Nie wszystko oczywiście istnieje tylko w chmurze. Na przykład taka aplikacja jak Bamboo nie istnieje w chmurze, nie ma jej. Może być tylko lokalnie zainstalowana, natomiast jest coś takiego może niepodobnego, ale uproszczonego, nazywa się Bitbucket Pipelines, jeżeli programiści tutaj to mogą wypróbować. I są te rzeczy tylko w chmurze, to znaczy Trello na przykład. Ktoś wie, co jest Trello? No właśnie, bardzo fajny, prosty system, bezpłatny w podstawowej wersji do tego, żeby sobie zadania na naszych tablicach umieszczać i nad nimi pracować. Status page z definicji tylko w chmurze. Ktoś się spotkał, ktoś używa status page? Tak, parę spożywa. Jest to narzędzie służące do tego, abyśmy informowali klientów, że coś nie działa. A dlaczego w chmurze? Dlatego, że jak nam coś nie działa, to ich nie poinformujemy, bo nie działa. W związku z tym, jak nam działa jakiekolwiek połączenie do internetu, to możemy po prostu poinformować, że mamy awarię i wrócimy, gdy naprawimy. I wspierać przejrzystość właśnie naszych informacji. I nowy produkt Jira Ops. Ktoś używa? O, już się pierwszy użytkownik pojawił. Miesiąc temu wprowadzony. Gratuluję, jeden z pierwszych użytkowników. Narzędzie wspierające właśnie informowanie z incydentami. Obecnie bezpłatne, chmurowo dostępne wyłącznie. Zapraszamy do korzystania. Natomiast to jest wersja cloudowa. Wersja serwerowa, czyli samodzielny hosting. Nie ma znaczenia, czy hostujemy to w Azurze, na naszym serwerze, w Amazonie, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast my sobie ten hosting musimy zapewnić i kupujemy sobie licencję na jeden serwer. Tak? Czyli możemy sobie na dowolnie dużej maszynie, jak macie duże maszyny, to też nie ma problemu. Największe mogą być, jakie tylko macie, ale jedna. Nie możemy tego klastrować. Jak macie taki komputer, co ma 20 procesorów, to też jest dobrze, ale dwa komputery po dwa procesory to już nie jest dobrze. Więc zaleta, przede wszystkim licencja jest bezterminowa. Zapraszamy, proszę siadać. Co znaczy bezterminowa? Jeżeli nam licencja wygaśnie, tak się mówimy w skrócie, to i nie kupimy wsparcia, chociaż polecamy kupować, to ona będzie działała dalej, to znaczy możemy systemu używać i nawet mamy tutaj nawet na sali klientów, którzy używają w wczesnej wersji 6 Jiry, tak? Czyli wersja sprzed lat no kilku, tak? Działa, nie musimy robić upgrade'ów, jeżeli nie chcemy, ale możemy kupić wsparcie, czyli dostęp do nowych wersji i do supportu producenta za 50% ceny licencji rocznie. Jedna uwaga, jak go nie kupimy na czas, to potem musimy go i tak kupić od tego momentu, w którym ono wygasło faktycznie, więc raczej nie oszczędzimy na tym, że kupimy go później. I oczywiście zalety, pełna kontrola środowiska, pełna kontrola danych, wszystko jest u nas, my wiemy co, nikomu tego nie pokazujemy i nie wypuszczamy z rąk, więc dla wielu branż coś, co jest jakby koniecznością. Baza dodatków, wszystkich pluginów, rozszerzeń, integracji jest największa. Jest tak, że jest około 3000 teraz chyba dodatków, my sami chyba 8 mamy w marketplace, więc jest tego dużo, kilkaset firm z całego świata to tworzy, więc bardzo duża baza i oczywiście dostępne są licencje akademickie. Jest ktoś z branży, powiedzmy, edukacyjnej? Okej, jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby, jest kilka osób, czyli za połowę ceny można mieć. Tak, te licencje. W cloudzie nie można niestety, a w pozostałych, czyli serwer i później data center, można mieć to w wersji akademickiej za pół ceny. Wersja dalej data center. Podobnie jak wersja serwer, czyli samodzielny hosting, ale czym się różni? Przede wszystkim tym, że możemy zainstalować to na wielu serwerach. Tak zwany cluster active, jak ktoś kojarzy. To nie chodzi o to, że możemy mieć zapasowe centrum danych i tam kopię aplikacji, które uruchomimy, gdy
ta aplikacja przestanie działać nam podstawowa, bo to możemy zrobić wersją serwer również. Tylko chodzi o to, że możemy mieć kilka serwerów, które jednocześnie świadczą usługi tej samej aplikacji, na tych samych danych wielu klientom. Po co? Po to, aby lepiej się skalować i po to, aby podnieść niezawodność. Jak nam padnie jeden serwer, to drugi cały czas działa. Jak działa drugi, to działa trzeci, a jak działa trzeci, to może działa czwarty. Więc lepiej trochę z tym jest. Oczywiście wady tego też są. No to są licencja czasowa na przykład. To znaczy kupujemy licencję w modelu podobnym do clouda. Jeżeli nam ta licencja wygaśnie, to musimy ją odkupić od nowa, tak jakby odnowić ją w pełnej cenie na kolejny czas i przestanie nam działać. Więc trzeba pamiętać, że licencje, te data center musimy kupować cały czas, bo one są jakby licencjami na okres pewien zawierane i potem system przestaje nam działać. Oczywiście trochę więcej funkcjonalności mamy, takich bardziej korporacyjnych. Na przykład w DIR-ze mamy SAMLA, czy autentykację przez zewnętrzne serwisy, jakbyśmy chcieli tym zarządzać inaczej, na przykład przez Google'a albo przez ADFS-a. Albo z Okta, jeżeli korzystamy, to jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście niezawodność, mamy więcej serwerów, mamy upgrade'y bez zmian w dostępności, czyli nie musimy wyłączyć serwera, żeby nam zrobił upgrade nowej wersji aplikacji. Dzisiaj chcemy sobie zrobić wersję nowszą, więc nie wyłączamy go, tylko tak naprawdę upgrade'ujemy jeden węzeł klastra, on się wyłączy, potem podniesie, zupgrade'ujemy drugi, on się wyłączy i podniesie, a ten pozostałe dalej działają, tak? Więc takie coś, co przy typowych, prostych upgrade'ach da się zrobić bez utraty dostępności aplikacji, oczywiście z lekką stratą dla jej wydajności. Disaster recovery, czyli możliwość podnoszenia kolejnych węzłów, to jest automatyczny i dołączania do instancji. I oczywiście teraz Atlassian wprowadził miesiąc temu nowy program dla dodatków swoich. Nazywa się to Certified Add-ons for Data Center, czy jakoś tak. Jest tak, że istnieje proces certyfikacji dodatków co do zgodności z Data Center. Stare dodatki jeszcze działają oczywiście, natomiast nowe są już w nowym modelu, ten proces cały czas trwa jeszcze, to jest coś nowego, więc jedna uwaga, kto używa Data Center i widzi, że tego, czego używał, nie ma na liście tego, co jest Data Center compatible, to nie znaczy, że przestało działać, tylko to, że Atlassian jeszcze nie certyfikował tego, albo producent nie wystąpił o taką certyfikację jeszcze, jeżeli było wcześniej działające. Tam się nic nie zmieniło technicznie, tylko się zmieniło, powiedzmy, organizacyjnie, tak? No i takie krótka rzecz, takie podsumowanie. Serwera Data Center. Na serwerze wszyscy korzystają z jednej aplikacji, tak? Wszyscy użytkownicy korzystają z jednej, a w Data Center użytkownicy korzystają z wielu aplikacji i na przykład jak jedna przestanie działać, no to zostanie zastąpiona przez inny węzeł. Możemy sobie dostawiać te węzły kolejne, możemy sobie pewne z nich, chyba na szybko, pewne z nich nawet dedykować do pewnych zadań. Żeby API działało zawsze dobrze, to możemy sobie API na jednym węźle, na jednym komputerze wystawić, a pozostałe obsługują użytkowników, tak? Czyli integracje działają niezależnie od tego, czy użytkownicy wszystko mają mniej czy więcej dostępu. I teraz wsparcie. Wsparcie obowiązuje tylko dla modelu licencyjnego serwer, czy dla większości z Państwa. Jest tak, że w modelu cloudowym tego nie ma, bo to się kupuje subskrypcyjnie, w modelu data center tego też nie ma, bo się co roku odnawia licencję. W związku z tym tylko w aplikacji serwerowej kupujemy wsparcie. I co to daje to wsparcie, aby są konsekwencje jego braku? No przede wszystkim brak wsparcia producenta. Jeżeli napiszemy do Atlassian, to on nas poprosi o wypełnienie numerka licencji i powie, że masz aktywne wsparcie albo nie masz. Oczywiście to nie wyklucza możliwości korzystania z tego community support, czyli tych wsparcia przez użytkowników społecznościowych. No i oczywiście największa wada, czyli oczywiście my jako firma też wspieramy naszych użytkowników lokalnie, tak, w języku polskim i brak dostępu do aktualnie wydanych wersji, tak, podać końca wsparcia. Tylko jedna uwaga, tu bardzo często użytkownicy pytają o to. Jeżeli mam wersję aplikacji, dajmy na to Jira 7.10, wygasa mi wsparcie dzisiaj, a ja chciałbym się zaktualizować za pół roku do wersji na przykład Jira 12.3, 7.12.3.
Jeżeli ta wersja wyszła w tym momencie, gdy miałem wsparcie, to mogę do końca świata z tej wersji korzystać, nawet jeżeli zaktualizuje się później. Natomiast jeżeli ta wersja wyszła, została udostępniona już po końcu mojego wsparcia, niestety taka aplikacja się nie podniesie. Znaczy podniesie się, a potem wyświetli ładny komunikat: twoja licencja nie pozwala na uruchomienie tej wersji. Więc to nie to, kiedy mogę zrobić aktualizację, ale do jakiej wersji aktualizacji mogę zrobić. Parę przypadków mieliśmy, że klient się zaktualizował na chórę optymistycznie, a potem był rollback z powodu braku wsparcia. Więc pamiętajmy o tym. Oczywiście narastanie długu technologicznego. Nie polecam nikomu. Ostatnio w zeszłym roku, albo w tym, ale chyba w zeszłym to było już, robiliśmy migrację Jira z wersji 4.0 do wersji 7.0 nie pamiętam. W każdym razie migracja zajęła nam chyba 3 dni. To i tak było krótko, bo to była w miarę standardowa instancja. Natomiast proces ten powoduje, że ten dług technologiczny narasta. Tak? Znaczy, jeżeli sobie odpuścimy coś, będziemy dalej pracować tak jak na Windowsie 95, to potem zmiana wszystkiego, wszystkich naszych aplikacji na Windowsa 10 to jest coś, co pewnie się nie powiedzie, a przynajmniej trzeba przejść przez kilka kroków i weryfikacji. Tak? Tak samo jest tutaj. Więc taka wada tego braku wsparcia. Oczywiście aplikacja działa dalej. Ten takie pytań użytkowników, rozszerzenia i zmniejszenia liczby użytkowników. Co to jest rozszerzenie? Zwiększenie liczby użytkowników. Mamy setkę, chcemy 250. Możemy? Możemy, jasne. W cloudzie najprościej. Po prostu zwiększamy, Atlassian nas skasuje więcej. Tak? Od kolejnego miesiąca, w którym taka zmiana nadejdzie. Oczywiście możemy nawet do jednego użytkownika to sobie powiedzmy określić to z taką dokładnością, a w przypadku wersji serwer to jest bardziej skomplikowane. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że chcemy sobie zwiększyć to właśnie, dajmy na to Jira Software 500 na 2000 użytkowników. Takie są kolejne progi. I jak to policzyć? Często to jest w ogóle dramat, jak to policzyć. Tak? Mało kto wie, ale postaram się wyjaśnić. Bierzemy sobie wersję 500, patrzymy ile kosztuje, patrzymy na wczoraj, kosztowała $24,800 po ostatniej zwyżce ceny. Jak ktoś ma jeszcze wsparcie nieodnowione, to zapraszam po starych cenach, jeszcze coś mamy chyba czasami. Patrzymy 24,800, patrzymy Jira 2000 kosztuje nam 30,400, czyli jakieś, ile to jest? $5,600, tak? Ale nie dopłacamy 5600, tylko dopłacamy 18 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że Atlassian mówi, jak rozszerzasz, to wsparcie, które masz obecnie do końca bieżącego rocznego okresu, ci przepada i musisz kupić nowe na kolejny rok. Więc będzie tak, że to płacimy różnicę w cenie plus cenę wsparcia, czyli połowę ceny zakupu licencji bieżącej. I wtedy się to robi dużo już czasami. Jeżeli ktoś planuje, jest na granicy, mamy 92 użytkowników i wiemy, że raczej firma rośnie, to kupmy 250, wyjdzie taniej. A jeżeli ktoś miał 250 i się okazało, że firma zmalała i nie potrzeba płacić za wsparcie za 250, to można to zmienić, można zmniejszyć. Tak? Po co zmniejszyć? Po to, żeby mniej za wsparcie płacić i mniej za dodatki płacić. Bo to powiem za chwilę. Więc zmniejszenie jest bezpłatnie. Trzeba się zwrócić do nas na przykład i my wyliczymy to z Atlassianem wspólnie. To jest jakby automatycznie niedostępne. Kilka uwag o licencjowaniu już na koniec. Dodatki. Muszą być co najmniej takie jak liczba licencji, aplikacji. Mamy aplikacje i dodatki. O, przestało działać, zaczęło. Mamy aplikacje i dodatki, więc dodatki muszą być tak samo jak aplikacja, mogą być wyżej. Na przykład Confluence 250 to wszystkie dodatki dla 250. Jeżeli mamy kilka aplikacji w jednej instancji, np. Jira Software, Jira Service Desk, to bierzemy tą, którą mamy, która ma więcej użytkowników. Na przykład Jira Software mamy tutaj na 100, a Jira Service na 15 agentów, to każdy dodatek, nawet ten dla Jira Service Desk, musi być kupiony na 100 użytkowników. I aplikacje, czyli na przykład Jira i Confluence, albo Jira Software i Jira Service Desk, nie muszą mieć takiej samej liczby użytkowników. Czyli możemy mieć Jira na 100 i Confluence na 250 użytkowników. Taki typowy przypadek, tak? Więc to taki coś jest. I żeby sobie ułatwić życie, można sobie okresy wsparcia wyrównać.
to znaczy, żeby się kończyły tego samego dnia. Wtedy się przelicza te ceny co do dnia generalnie i musimy potem już jednym zamówieniem sobie wszystko ogarniamy, tak, żeby oczywiście przedłużając ten okres minimalny, to jest 12 miesięcy, dla samej jednej aplikacji inne mogą być krócej, ale to już pomożemy w razie ktoś będzie taki problem miał. No i oczywiście można wykupić wsparcie dowolny okres, o ile się mieści pomiędzy rokiem a trzema, powyżej trzech lat nie ma takiej oferty, a poniżej roku się zasadniczo nie kupuje. I na koniec, gdzie znaleźć licencję? Pytanie najczęściej wysyłane. Proszę przedłużyć licencję. Mówię, ale jaką? No naszą, ale jaki numer, a gdzie go znaleźć? No znaleźć go w takim portalu, co się nazywa myatlasian.com, my.atlasian.com i mamy tu informację. Ten numer, o który pytamy, nazywa się SEND, Support Entitlement Number, czyli ten numer licencyjny i adres mailowy, który jest podany do tego numerka, też trzeba podać, żeby taka para się zgadzała, wtedy możemy takie coś zrobić. Pamiętajcie, że z tego portalu można też sobie pobrać licencję samodzielnie i po aktualizacji, po odnowieniu wsparcia trzeba tą licencję stąd wgrać do aplikacji. Ona się sama nie domyśli, że ma nową licencję. Tak to nie, czasami użytkownicy przychodzą i mówią, słuchajcie, a my już kupili u was wsparcie, a w aplikacji jest dalej, że wygasło. No tak, a wgraliście? A to trzeba wgrać? Tak, trzeba. Więc ewentualnie możemy sobie ściągnąć licencję deweloperską. Atlassian pozwala wam używać nie na jednym serwerze, tylko na jednym produkcyjnym serwerze. Jak chcemy, mamy serwery testowe, szkoleniowe, backupowe, mamy licencje deweloperskie do pobrania, tutaj na czerwono zaznaczony kawałek i można je sobie wykorzystywać. I to chyba tyle, jeśli chodzi o mnie. Czy jakieś pytania do tego kawałka są? Ja mam pytanie o deweloperskie licencje. No, Atlassian pozwala deweloperskie licencje dla swoich produktów, ale często potrzebujemy na staging serwerach nie tylko sam Atlassian, ale wszystkie wtyczki, żeby była taka sama infrastruktura. Zasadniczo to jest tak, że nie ma to dla wtyczek, tak? ale można używać ich. Czasami producenci pluginów inaczej mają, ale to trzeba przejść licencję, bo to może być albo na licencjach tych Atlassianowych, albo na licencji producenta, więc tu... Jako wszystko na licencjach Atlassianowych, to można tam używać? Tak, nie produkcyjnie można.